Dzień dobry, jest środa, a więc pora odłożyć wszystkie czynności i przejść do oglądania nowego odcinka Szczypior z koperkiem. Dzisiaj spotkanie bardziej towarzyskie niż służbowe, ponieważ moimi gośćmi są dwie panie, bez których drużyna Toru z Wybrzeża Gdańsk nie mogłaby istnieć. Na pewno. A na pewno nie byłaby tak atrakcyjna marketingowo. Z jednej strony łącząca pracę w klubie Superligi z treningami z młodymi adeptami Szczypiorniaka, którzy rezydują w klubie młodzieżowym SPR-u, Paulina Dajda. Witam cię serdecznie, Paulinko. Dzień dobry, Karolino. Z drugiej strony najnowszy nabytek klubu Kasia Gajkowska. Można powiedzieć, oprócz mnie oczywiście, twarz Wybrzeża, którą można zobaczyć w produkcjach klubu. Witam was serdecznie, dziewczyny. Dzień dobry. Dzień dobry. Zaczynamy od suchara, którego dawno nie było. Na pewno będzie śmieszny, już go czytałyście. Na pewno. Dobry już go czytały, ale śmiejcie się. Uwaga. Co mówi piłkarz ręczny na randce do dziewczyny, kiedy widzi, że nic z tego nie będzie? Co mówi? Ja mogę odpowiedzieć. Odpowiedz. Nie, ty lepiej to robisz. Rozmowa się nie klei. Dobre. Dobre, prawda? Brawo dla autora. Dobre, Maciek. Dobre, Maciek. Dobrze, przejdźmy już do ploteczek, bo o tym dzisiaj mowa. Moje drogie pytanie do was obu. Praca w klubie sportowym, w tym wypadku klubie piłki ręcznej, to jest dla was przyjemność, wyzwanie, czy ciężki kawałek chleba? Paulino? Ja myślę, że to zależy kiedy. Nie, no... praca jest duża. Praca jest duża, każdy gdzieś tam ma swoje obowiązki, z których musi się wywiązywać. Dla mnie myślę, że przede wszystkim jest to duża przyjemność. Jest to bardzo ciekawe i dobre doświadczenie. Sama gdzieś tam mogę bardzo dużo wynieść do pracy jako trener, tak? Mam okazję obserwować profesjonalnych zawodników, mam okazję obserwować lepszych, doświadczonych trenerów. No na pewno też atmosfera w klubie jest świetna, bardzo dobrze nam się pracuje, także dla mnie osobiście jest to duża przyjemność. Czyli nie trzeba ci płacić za tą pracę? Trzeba i to więcej. Panie Rysiu! Ale nie to jest najistotniejsze. Oczywiście. A Kasia, jak u ciebie to wygląda? Dla mnie jest to na pewno ogromna przyjemność, bo po wieloletniej pracy z dziećmi, przejście w środowisko tutaj dorosłych mężczyzn, ogólnie w moim domu ten sport gdzieś tam zawsze się przewijał, ale przeważnie była to siatkówka. Teraz jest to piłka ręczna. Ogólnie sam fakt, że tutaj jestem i poznałam naprawdę bardzo fajnych ludzi, bo pracuję w biurze z fajnymi osobami, bardzo się cieszę, że ich poznałam. Chłopaki, znaczy zawodnicy też są bardzo fajni i trenerzy, cały tutaj sztab, to wszystko. Także dla mnie to jest ogromna przyjemność, że mogę tu przyjeżdżać i to robić. I nawet właśnie nie muszą mi za to płacić. Ja z takiego tutaj wychodzę założenia. A mówiłaś właśnie, że pracowałaś wcześniej z dziećmi. Podobno prowadziłaś zajęcia logopedyczne dla dzieci. Uprzedzam cię, nie pokażę. No ale tutaj jest taka prośba, żebyś pokazała jakieś ćwiczenia. Pokaż, Kasia, pokaż. Kasia, uwaga, wszyscy patrzymy na Kasię i ćwiczymy. Nie mogę. Ale musisz. Nie mogę, bo jak robiłam te ćwiczenia, to później dostałam zakaz robienia. Dlaczego? Bo robiłam to na takim, na online mieliśmy zajęcia i nagrywałam jakby, jak robiłam to nie widziałam, jak to wygląda, dopóki tego nie zobaczyłam później i już później nie musiałam tego robić, więc nie mogę tego pokazać, bo to dziwnie wygląda. Kolejne ćwiczenie. Jaki ryjek ma świnka? Czyli wysuwamy nasze wargi do przodu. I tak kilka razy. Jak ziewa hipopotam? I ziewamy. Szeroko buzię. Teraz będziemy ćwiczyć nasze żuchwy. No dobrze, no to niestety ale by to chciał się zapisać na zajęcia indywidualne, to jest tam. To zapraszamy do Kasi. Paulino, która praca, Paulino, przynosi ci więcej satysfakcji w klubie, czy trenując z młodzieżą ze SPR-u? Tam nie powinnam odpowiedzieć, że oczywiście praca w klubie, ale wszyscy doskonale wiedzą, że najwięcej satysfakcji przynosi mi jednak praca z moim zespołem. Czyli bąbelkami. Z bąbelkami, dokładnie, bąbelki Dajdy. Tak, to jest coś, co chciałabym w życiu robić. To mi sprawia największą satysfakcję, daje mi najwięcej radości. Także zdecydowanie w
tym widzę siebie w przyszłości. Podobno chcesz objąć tutaj seniorski zespół Wybrzeża. Czy wtedy będzie... czy wtedy będzie... I się Mariusz miał najlepsze, tak, miał najlepsze wyniki? Mariusz, no przepraszam cię, że się dowiadujesz w taki sposób. Tak, tak, taki jest plan. Nie, no tak troszeczkę się tutaj śmiejemy w biurze. Nie ukrywam, że gdzieś na pewno w przyszłości mam aspiracje, żeby pracować z zespołami seniorskimi. Nawet takim moim celem jest zostanie, z tego co wiem, pierwszą kobietą, która poprowadzi męski zespół w Superlidze. Ale to jeszcze, myślę, wiele, wiele lat pracy, doświadczenia i nauki przede mną. Ale trzymamy za ciebie kciuki, prawda? Tak, ale jeszcze gdzieś tam już w szufladzie u Krystiana kontrakt dla mnie jest przygotowany. To na pewno. I Krystian się dowiedział właśnie. Krystian, kontrakt. Kasia, jesteś zupełnie nową osobistością w Torus Wybrzeżu. Jak to się stało, że się wkręciłaś w to środowisko? I jak doświadczenie z poprzedniej pracy pomaga ci w tej pracy tu? Zupełnie przypadkowo. Chyba bardzo, tam dzieci, tu nie rozstasz. Zupełnie dzieci. Przypadkowo przechodziłam po prostu pod halą i ktoś mnie zaczepił, czy nie chciałabym tu pracować. Zgodziłam się, ale o doświadczenie z poprzedniej pracy, tak? Tak. Jak ci, ile ci tutaj daje? Czy ci pomaga? No praca z mężczyznami, zwłaszcza z tymi, którymi się spędza najwięcej czasu w biurze po tam 10 godzin. Jest ciężko. Nie powiedziałabym, żeby to jest jakoś przekładało się teraz na tą aktualną pracę, jednak no, tam też doświadczenie z tymi dziećmi jakoś jest. A czy pomagasz im w wymowie? Uczysz ich wymowy? Swoich kolegów? Tych na dole? Nie. No tych z biura. Zajęcia logopedyczne prowadziłaś. Oni są tak rozgadani, oni są po prostu tak, to są tak inteligentne osoby, tak błyskotliwe. Pan Maciej, pan Krystian, pan prezes, pan Damian, pan Ryszard. Tutaj naprawdę niczego nie trzeba, nie trzeba uczyć. Naprawdę ja się bardzo cieszę, że ich poznałam, to są super osoby. I na pewno teraz z perspektywy czasu mogę powiedzieć jedno, że gdybym miała teraz zrobić powrót do poprzedniej pracy, a zostać tutaj i nawet tutaj na przykład, nie wiem, robić wolontariat, to zostaję tutaj i pracuję z tymi ludźmi i... Czyli wolontariat Kasia chce robić. Tak jest. Prezesie. Czyli może jej wypłatę dać Paulinie. Nie, ja tyle zarabiam, że mi wystarcza na waciki. Dobrze, Paulina, byłaś kiedyś zawodniczką. Bardzo dobrą zawodniczką. Kiedy wrócisz do piłki ręcznej? To jest pytanie ode mnie. Już dziś trening na Zaspie. Nie no, szczerze mówiąc, tak. Miałam jakąś tam przygodę z piłką ręczną, bardzo fajną, może niekoniecznie usłaną wieloma sukcesami, ale bardzo dobrze ją wspominam. Aktualnie trochę brakuje też czasu, praca w biurze, treningi, ale no nie ukrywam, że cały czas gdzieś tam ciągnie mnie na boisko i pewnie w najbliższym czasie jakiś powrót zaliczę. Czy wszystkim o tym powiesz? Tobie na pewno. Dobrze, Kasiu. Uwaga, wieść gminna niesie, że uczyłaś się kiedyś tańczyć. Czy jeżeli Torus będzie miał zespół czy liderek, czy będziesz w nim występowała, będziemy mogli cię oglądać na parkiecie? Na pewno nie. Ponieważ tańca uczyłam się w gimnazjum i był to hip-hop, to raczej z czy liderkami ma niewiele wspólnego. Także na pewno nie. Jeżeli tańczę, to sama dla siebie, żeby nikt tego nie widział. Tak samo jest ze śpiewaniem. Uważam sama dla siebie, że mam talent ogromny, ale tego nie ujawniam nikomu, więc... No niestety. Nie. Przykro mi, nie. Paulino, trudny temat. Czy tęsknisz za Romkiem? Skąd to pytanie? Który odszedł do Mielca. Oczywiście, że tak. Bardzo tęsknię za Romkiem. Romek był zawsze moim ulubionym zawodnikiem. Wesołym, bardzo gdzieś tam pozytywnym, poprawiającym humor. Liczyłam na to, że Romek wróci do Gdańska, chyba się nie zapowiada, ale może jeszcze kiedyś. Pozdrawiam Romka. Zapytanie Krystiana, pozdrów. Także tak, tęsknię, Romek tęsknie. Kasiu, dlaczego każdy mężczyzna powinien mieć chociaż jedną koszulę w kratę w swojej garderobie? I tu się już nasuwa jeden wniosek, że muszę zmienić znajomych, bo wiem, kto to pytanie zadawał. Żaden mężczyzna nie powinien mieć w swojej szafie koszuli w kratę. Chyba, że pochodzi ze wsi. Ewentualnie, nie wiem, no... Mam jakiś uraz do mężczyzn w koszulach w kratę. Nawet ostatnio zwróciłam uwagę tutaj, że mi się nie podobają nasze klubowe koszule w kratę i
Ostatnio panowie zaczęli nosić czarne, mi się to bardzo spodobało, że tutaj jest takie porozumienie między nami. Ale nie, żadnej koszuli w kratę, ewentualnie spodnie, skarpetki, wszystko, ale nie spodnie koszula w kratę. Nie. Mam majtki uraz. W kratę. Paulinko, jak w tym sezonie spisuje się twoja drużyna bąbelków? No i tutaj wchodzimy na temat rzekę. Temat rzekę, o którym można by mówić 3,5 dnia. Jak się spisuje mój zespół? My na dobrą sprawę jesteśmy już praktycznie po sezonie. Raczej nie po sezonie, ale zakończyliśmy udział w rozgrywkach. Nie do końca wyszło tak, jak miało wyjść, ponieważ naszym celem był awans do rozgrywek centralnych. Zabrakło bardzo niewiele, aczkolwiek no, nie udało nam się tego celu zrealizować. Jak się spisuje? Szczerze mówiąc, praca z młodymi ludźmi to jest taka trochę huśtawka nastrojów. Raz jest świetnie i sportowo, i gdzieś tam, jeśli chodzi o atmosferę. Za chwilę pojawiają się jakieś mniejsze albo większe problemy. Tak to wygląda. Ja myślę, że powinnam skupić się na tym aspekcie sportowym. Od zawsze powtarzam, że to, za co najbardziej cenię swoich zawodników młodych, to jest ich charakter i serce gdzieś tam do gry i tego im nigdy nie brakuje. Dla mnie to zawsze było najważniejsze, jest i będzie. Pod tym względem moi zawodnicy spisują się świetnie, także czy wygrywamy, czy przegrywamy, ja zawsze jestem z nich bardzo dumna i doceniam to, co wspólnie robimy. Bardzo ładnie to brzmi. Pozdrawiam, panowie. Kasiu, którego z trzech muszkieterów lubisz najbardziej i dlaczego? A kto to jest trzech muszkieterów? Jeden, dwa, trzy? Kwestia polega Maciek, na tym, Krystian, że... prezes? I teraz kwestia polega na tym, że no niestety na to pytanie ciężko jest mi odpowiedzieć, bo rodzina muszkieterów cały czas się powiększa. Ja nie wiem, o co chodzi. Ja też nie. No ciężko jest mi odpowiedzieć, jest to bardzo głupie pytanie, ale że trafiło do mnie już. Nie mogę odpowiedzieć na to, przepraszam, naprawdę nie mogę. Nie mogę. Nie no, musisz. Bo wszystkich lubi tak samo. Nie chcecie tego słuchać. Czego najbardziej nie lubisz w swojej pracy i dlaczego są to tabelki i faktury? No, bo są to tabelki i faktury. No właśnie, co? Od zawsze mam tak. Pytania piszę. Od zawsze, to akurat pewnie prezes. Od zawsze mam tak, że nienawidzę pracować w papierach. Dlatego wszelkiego rodzaju telefony z księgowości albo właśnie tabelki wyprowadzają mnie z równowagi. Wyzywam, mam ochotę wyrzucić komputer. No nie lubię, nie polubię, ale nie rozmuszę, więc robię. A pozdrówmy pani z księgowości. Pozdrawiamy pani z księgowości. Kasiu, czego na pewno pod żadnym pozorem nie może zabraknąć w twoim domu? Luster. I jedzenia. Luster i jedzenia. Tak, jak tańczę, zawsze muszę się oglądać. Także to są na pewno lustra, jedzenie. Tak, to jest to, czego nie może. W ogóle... A jak jesz, to też się oglądasz? Niekoniecznie. Chyba, że kalafior. Niekoniecznie. Czy piłkarz ręczny to dobry materiał na chłopaka, partnera, męża? Paulina pierwsza. Zależy, co to za piłkarz ręczny. Bądźmy szczerzy. No, może nie każdy, ale też nie przekreślajmy piłkarzy ręcznych. Myślę, że tak, raczej tak. No, piłkarze ręczni to raczej charakterni mężczyźni. Ja osobiście takich lubię, więc według mnie piłkarz ręczny to dobry materiał na chłopaka. Piszcie do niej. Piszcie do mnie. A dla ciebie? Dla kogoś może tak. Znaczy, ja nie mówię tutaj, że piłkarze ręczni, jak jacykolwiek sportowcy. No, dla mnie okej, tylko za mało jakby tutaj spędzam czasu z chłopakami, żeby ich do końca poznać i się dowiedzieć, co tam w duszy im gra tak naprawdę. Czyli prośba do chłopaków, żeby zapraszali cię i tak jest, żebyś ja więcej jestem czasu tutaj otwarta na kontakt, możemy porozmawiać zawsze. Nie, no jakby panowie są ogólnie bardzo fajni, tylko jest to przedział wiekowy bardzo taki za niski dla mnie. No, no nie w naszym zakresie. Dokładnie, no to tylko taki mankament jeden. A tak to jako mężczyźni są, jesteście super. No to tym pozytywnym akcentem dziewczęta skończymy dzisiaj. Już kończymy? Tak, już bardzo dobra reakcja. Możecie zapowiedzieć moich kolejnych gości. O tak, proszę Państwa, to będzie świetny odcinek. Krystian Plech, dyrektor. Oraz pan Maciej Markowski, czyli nasz ulubieniec tutaj, który
operuje kamerą. Jeżeli macie jakieś pytania do nich, to piszcie do mnie, bo to zawsze Maciej pisze ten scenariusz. Albo do mnie. Także on nie może, nie może widzieć tych pytań. Zachęcamy oczywiście do kupowania w naszym sklepie internetowym. Dziewczyny, pokażcie. Zachęcamy, nasze, tak. Czapeczki, tak, bluzy, koszuleczki. Bluzy, które my mamy, są fajne. Tak. Również zapraszamy do kupowania biletów, bo już 29 maja odbędzie się pierwszy mecz na naszej hali z widownią. W końcu, w nareszcie końcu. Koniecznie musicie być z nami. Przychodźcie, kibicujcie. Także zapraszamy. Dawno was na nie było. Stronę abilet.pl o godzinie 14 mecz z Zagłębiem. No i to tyle, dziewczyny. To tyle. No to co, żegnamy się ze wszystkimi. Żegnamy się. I zapraszamy do następnego odcinka. Pa! Jak w familiadzie. Pa!